Witam was bardzo serdecznie na moim kanale z kolejnego odcinka z serii White Thunder. Kurde, jak dawno tego nie wymawiałem. Wróciłem właśnie po, można powiedzieć, przerwie, bo piorun czasu w mój dom spalił mi ten zasilacz w komputerze. No i musiałem czekać, aż mi przyjdzie nowy. Cheftaina sobie zamówiłem i mam teraz Cheftaina. Polecam, ciche strasznie i w ogóle przyjemne. Ale co, wracamy. Dzisiaj sobie omówimy sobie aktualizację większą do White Thunder. Jest to aktualizacja Projekt X. Więc co, zaczynamy? Są nowe pojazdy, nowe samoloty, nowe style, nowe amunicje, nowe bomby, nowe rakiety nawet są. Więc co, zaczynamy? Zaczniemy najpierw od drzewka amerykańskiego. Do amerykańskiego lotnictwa dodali dwa samoloty. Jest to pierwszy na... Gdzie on tu jest? Na pierwszą erę. Nie, drugą, Boże, przepraszam. To jest P-40. Pokaż mi go tutaj. Podgląd, jak on tu wygląda. Karabinki on ma, muszę zobaczyć. On ma dwa karabinki? Tak, nie, on ma sześć karabinków, po trzy po każdą stronę mamy karabinki. Spokojnie, to był mój messenger, nie wasz, więc na spokojnie. Po 12 mm, ja będę mówił 12, bo to te 7 mm, znaczy ten, no, po 12 cm, prawda? Bo to 12 mm, 127 powinno być milimetrów normalnie, nie? Bo to jest 12 cm, 7 mm. Ale dobra. Co ja to głupio się rozwodziłem na tym. Samolot wygląda bardzo fajnie, mi się podoba ten kamuflaż. Pancerz, zobaczmy tutaj szybę przednią. Modyfikacje, wnętrze. Bo teraz mamy inne w ogóle. Teraz właśnie patrzenie na pancerz. Efektywność 60. To jest z góry tak 40. Po boku powiedzmy, o, 70 nawet. Czyli tak spoko jak na drugą erę, i to bardzo spoko. Stal z tyłu pokaż mi 7 mm, 8. Powiedzmy tak 8 mm, 7. Więc też tak. Z tyłu tak naprawdę to mało ważne. A tutaj przodu mamy 3, a to w ogóle jakieś główienko 3 mm. Dobrze, więc tak on wygląda. No, całkiem spoko, jak mówiłem. Dobrze, weź mi stąd iść, reklamo jedna zła. I nowy właśnie dodali też odrzutowiec do amerykańskiego drzewka. Jest to F1-4B. Podgląd, pokaż mi go. On mi taki dziwnie się wydaje, bo on jest taki tutaj taki krótki, no jest tutaj taki, idzie taki cieniutki, później taki gruby jest. Szybki on jest, 1058 km. No powiedzmy, widywałem lepsze. Przynajmniej tak mi się zdaje, jak pamiętam dobrze. Pancerz, pokaż mi szybę z przodu. 12 mm. Nie, przepraszam bardzo, 92 mm to efektywności. Więc naprawdę to jest dobre, bo mi się popatrzyłem na tą tylnią blachę. Myślałem, jakby to była tylnia blacha, to w ogóle nie wiem, po co to byłoby szyba. Jakby ta szyba miała 12 mm efektywności, to równie dobrze mógłby lecieć bez szyby, nie? No, a z tyłu 12. No 12, 15. Zależy od kątu nachylenia. No, fajnie. Jeszcze działka pokaż mi wnętrze. Takie on tu ma. 20 mm, o! Chyba to jest pierwszy odrzutowiec amerykański, co ma 20 mm, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba pierwszy, nie? Znaczy bombowiec, odrzutowiec. Nie bombowiec, tylko odrzutowiec. 12 mm, 20 mm, no to dziwne, dziwne. Bo raczej nikt inny nie ma. No i tyle z nowości jak na lotnictwo amerykańskie. Teraz przejdźmy do amerykańskiej linii czołgów, po prostu do armii. Tutaj na pierwszej erze nic nie ma, na drugiej tak samo, ale dodali tutaj MBT-XM. Pokaż mi tutaj podgląd. Taki on mi bardziej wygląda na radziecki czołg, szczerze, bo taki zielony, ale to jest chyba jeden ulepszony projekt, co to jest chyba od Niemców ukradziony chyba, prawda? Jeśli dobrze się rozumiem. Penetracja pancerza 354 na 100 i na 500 metrów. Czyli tak średnio trochę, powiedziałbym. Pokaż mi pancerz w ogóle, bo teraz w ogóle
wnętrze. Teraz to w ogóle, teraz trzeba tak sprawdzać ten pancerz. Pancerz 124 mm. 127, przepraszam bardzo. Najwięcej. Powietrze, pancerz jedno... O cię proszę. To jest takie nowości dodali. No, no. Całkiem spoko to wygląda. Właśnie jeszcze tutaj, właśnie... Można coś takiego zrobić i pokazać, jaki czołg mnie gdzie przebije, na przykład. Powiedzmy, że weźmiemy sobie coś z Niemiec i powiedzmy na przykład... tutaj nie... Powiedzmy Leopard 2K. Przebije mnie wszędzie. Ja bym był tym. Chociaż tu bym miał problem. O, gdzieś tu było, tutaj, tu nie. Wszędzie mnie przebije Leopard. Naprawdę to szóste ery, to każda szósta era może przebić każdą szóstą erę. No, taka jest prawda, no. Prawie każda chyba, jeśli dobrze rozumiem. Ale na przykład weźmiemy sobie erę czwartą i weźmiemy na przykład Ferdinanda, to mnie z przodu będzie miał ciężko przebić, właśnie od takim kątem, ale to mnie już przebije. Czemu mi dolną płytę nie pokazuje? O, pokazuje, nie przebije. Boku mnie przebije, tutaj bym miał ciężko, tutaj. O, tutaj. Z boku też mnie przebije na przykład. To weźmy na przykład drugą erę i weźmy to działo. Też mnie przebije. Więc widzicie, nie mają takie dobre, taką dobrą stal te szóste ery. Na przykład tego bym mógł od boku tak był. Od przodu przebije. Od przodu to ciężko by było. Tutaj pod... Z lewej strony pod lufą mógłbym go przebić. Przed gąsienicę, koło gąsienic bym też go mógł przebić tutaj, gdzie jest ta blacha spawana. Pod dołem też nie. No, widzicie, to fajnie wygląda. A, odległość, a zobaczmy odległość 5000 metrów. To w ogóle, a, przebije tutaj. Tutaj w silnik bym trafił. No, czyli fajnie to wygląda w ogóle wszystko. Całkiem spoczko. I dodali tutaj XM1 do właśnie do premium. Też zobaczmy. Ten mi to już bardziej wygląda na taki nowoczesny Abrams. Nie wiem dlaczego, ale tak mi wygląda. I znów zielony. Czemu oni, co oni mają z tym zielonym? Wnętrze. Pokaż mi tutaj. 300 mm. Pancerz jednorodny, walcowany. 76 mm. Czysta efektywności, mam rozumieć, że to jest to po środku. Czyli jakbyśmy znów chcieli tutaj i chcielibyśmy tak zrobić. O, patrzcie. Ten by mnie nie przebił. A weźmy tego naszego tutaj. Ten by przebił wszędzie, chociaż. Widzimy, że bardzo i to bardzo mocne ma boki przedniej wieży. Przedniej strony wieży, więc... Spoko, ale tylko przedniej wieży. Tylko, no. Taka bardziej pokątowana jest ta wieża w tym czołgu z przodu. Lufę bym nie przebił. Tutaj bym mógł. O! Nad lufą. Ten taki kwadrat to na spokojnie bym mógł przebić. No ale te boki to już nie. No chyba, żebym się starał tutaj, nie? To w ogóle. Czyli wieża. Wieża z przodu jest najbardziej tutaj... Najbardziej efektywna. Dobrze, już więcej chyba nie ma. Tak, już nic nie dodali. A, przejdźmy do ukochanych Niemiec. Nazistów, jak to się mówi. Nienawidzę go. Nienawidzę łatane, że coś takiego dali. To jest gówno małe, nie? To jest pomniejszona wersja tego gówna wielkiego. To gówno może przebić wszystko. Nawet może przebić... Czasami się zdarzało mi nawet Tigera chyba przebić. Tego mi Tigera kiedyś to przebiło, to gówno. Nie wiem jakim cudem to mnie wylosowało, ale tego Tigera mi to przebiło od przodu. Nie wiem jakim cudem, ale przebiło. I to zapewne też będzie przebijać nawet do trzeciej ery. Znaczy do drugiej. Więc ja tego nienawidzę, podgląd. No wygląda fajnie, taka puma, może powiedzieć, pomniejszona i tamto, nie? 20 mm ma działko. Penetracja pancerza 94, więc to w ogóle na 100 metrach.
Na 1000 to 38, a to mało. Z tego można też będzie fajnie strzelać do samolotów w ogóle, jeśli da się tak dobrym kątem mieć. Pancerz, wnętrze. A, nie pokazuje mi tak pancerza. Zobaczmy. No, ale akurat to wszystko przebije, więc to pancerza w ogóle nie ma. Tu w ogóle mamy pewnie. O, właśnie. Tak to wszystko wygląda. Nienawidzę i tak. Dobrze, dodali tutaj jeszcze Leoparda 2A1. 2A4, boże, 2A1. Pomyliło mi się z tym. Podgląd. Kurde, ale mi on przypomina teraz taki jeden czołg z takiej pewnej gry, nie pamiętam. Tylko że tam taka była taka bardziej futurystyczna, nie pamiętam jakiego to było. Leopard 2A4. Fajnie mi wygląda, taki kwadracik fajny, taki trochę Tiger nowoczesny, jedynka, nie? Powiedzcie. Taki tylko bardziej wydłużone ma właśnie, bardziej wydłużone ma podwozie i właśnie wieżę ma bardziej taką wydłużoną, taki prostokącik. Fajnie to wygląda, pokażmy tutaj penetrację. Penetracja 650 mm na 100 metrów i 500, więc to w ogóle fajną lufę ma. A pokaż mi wnętrze, pokaż mi tutaj pancerz. 520 mm, to w ogóle jest pancerz fajny, to jest czołg, powiem wam, fajny. No, zazdroszczę tym, co będą go mieli, bo to naprawdę jest fajny czołg, ale od boku widzę, że będzie można go przebić. Pokaż mi tutaj, powiedzmy, a Francję weźmy i powiedzmy, że weźmiemy naszego tutaj. Od boku go przebije na spokojnie, no od wieży nie. I od przodu tak samo, od boku będzie mógł go przebić tutaj. Ale weźmy na przykład naszego tutaj AMX-40. To jest też nowy czołg, to dodali w tym patchu. No to on go przebije wszędzie. Chociaż tu będzie miał problem. W to będzie łatwo trafiać tutaj. Tu tak samo, ale znów te boki wieży przedniej strony będzie łatwo, ciężko przebić, ale od boku wszędzie, tył, przód, przebije. Dolna płyta to w ogóle będzie można go przebić na spokojnie. Też będzie można... Kurde, sąsiad wieci, teraz nowy sąsiad, ten przestał mieć remont, to teraz u góry jeszcze będzie nowy sąsiad miał remont. Oni mi to specjalnie robią, nie? Jak nie mogli zrobić remontu w jednym terminie. Myślę, że od gąsienicy będzie można łatwo go przebić. Tutaj by się celnęło, albo tutaj. O! Chyba słyszycie to, nie? Jak sąsiad wieci. Nienawidzę. Dobra. Wnętrze pokazywałem chyba. Tak fajnie to wygląda. Dobra. I dodali coś jeszcze? No come on! Słyszycie to? Spróbuję to jakoś wyciszyć. Nio, ja pierdzielę, no. Lotnictwo. Przejdźmy do lotnictwa. Postaram się głośniej mówić teraz. Do lotnictwa dodaję tylko jeden samolot premium. Jest to, już wam mówię tutaj, BF-109 dwusilnikowy. Z. Dobra, podgląd. Wygląda fajowo, mi się podoba. Normalnie pokaż mi go. Bo to były kiedyś normalne dwa samoloty, widzicie, że tutaj ma zakrytą jedną właśnie kokpit, a jeden został normalnie zrobiony, więc to były osobne samoloty kiedyś. A połączyli je tak i stworzyli nowy model samolotu. I ja pierdzielę, sąsiad, proszę cię, na pół godziny tylko. Pancerz z przodu, dobra, zobaczmy. Gdzie jest tutaj to? 20 mm, tu. 20, no to 20 mm to odbije. Gdzieś, jakoś. Wnętrze pokaż mi jeszcze tylko. Nienawidzę sąsiada. O Boże! Ja pierdzielę, no.
zrobił sobie przerwę na pewnie jakiegoś żubelka i se teraz popijał, a teraz co do roboty trzeba, nie? No. A ja tu filmy chcę nagrać. A czasu mam mało, bo dzisiaj e-commerce jest i się muszę przygotować, więc nie mogę zrobić żadnych cięć ani nic. Tylko mam to być ciszej, postaram się najbardziej to zrobić, bo to normalnie się nie da, nie? Dobra, do Ani już wchodziliśmy. Nic tu więcej nie ma. Do Rosji jak zwykle muszą coś dodać i to jest IU-28SH. Podgląd mi tutaj go. Pancerz od razu patrzymy. Z tyłu patrzymy na szczelca, ile on ma tutaj. 105 mm, czyli no powiedzmy średnio. Bo chyba przebije go inne samoloty rosyjskie, odrzutowce. Bo zwykle to odrzutowce rosyjskie mają po 30 mm, 20 mm, więc to w ogóle... Z przodu to w ogóle wszystko przebije, łatwo będzie trafić pilota. Wnętrze tak wygląda. No, tak jest ładnie, no każdy myślę, że takie już odrzutowce ładnie wyglądają. Chociaż mi się nie podobają takie silniki wydłużone na dół. To mi się nie podoba, takie wydłużone bardzo. A tak to spoko. No i oczywiście przechodzimy teraz do Army. Oczywiście też musieli coś dodać na szóstą erę. Jest to T-62M1. Wejdźmy na ten czołg szóstej ery. Nie jestem pewien, ale chyba nawet go Polska chyba kiedyś używała, ale ulepszonego. Nie jestem tego pewien, ale nie chcę was mylić. Wnętrze, pokaż mi pancerz z przodu. 120 mm, ale czekajcie, tu taki cały ma pancerz? Nie mówcie mi nawet. A, bo tu ma jeszcze blachę inną. Dobra, ma dwie blachy, dobra. Czy około 200 ma z przodu. Weźmy tak i weźmy na przykład... Nie w to. Tutaj. Powiedzmy, weźmiemy Niemcy. I weźmiemy szóstą na przykład tego Leoparda A1A 1. A go nie przebije. Patrzcie, to dobry ma pancerz, ale od boku to go przebije i to z łatwością. Boże, ale patrzcie co ja mi się stało. To się nie resetuje. No. Kurde, ja patrzyłem ciągle na tym, patrzcie, widzicie? Myślałem, że to się resetuje pod każdym zawsze, ale teraz to się nie resetuje. Powiedzmy z 500 metrów to go przebije tutaj, ma szansę przebić tutaj. I ma szansę przebić tutaj od lufy od boku, ale tutaj z boku nie przebije leopardzik, ale z boku tutaj na dole pod wieżą przebije. Sąsiad, 10 minut, proszę, no. Ja tam rosyjskich czołgów nie tak za bardzo nie lubię, ale... Niektóre są fajne, na przykład KW-2. O tutaj, zabija wszystko na strzałach celnie. No oprócz piątych, szóstych, ale nie. W lotnictwo, weszłem w lotnictwo? Tak, lotnictwo już robiłem. Weźmy do Brytanii. Czyli do Anglii. Do Anglii dodali MK-6 AAA. Podgląd, to jest przeciwlotnicze działo. Ma 4 karabinki. Muszę zobaczyć wnętrze. 7 mm, 8. No powiedzmy. Będzie dużo pocisków wystrzeliwa, nie? Pancerza takie auto to w ogóle nie ma. Taki czołg, więc nie będę się nic tutaj robił, rozmyślał. Fajnie to wygląda. Mi się podoba, taki inaczej wygląda, takie żół, nie? Jakby to powiedzieć, taki fajny ma kształt, powiedzmy. No. Dobra. Przejdźmy dalej. Na szóstą erę dodała właśnie Cheftaina Marksman. Dobra, to jest taki flag trochę, taki ulepszony można powiedzieć jak dla mnie, ale super wygląda powiedzmy, powiedzcie sobie szczerze, to super wygląda wnętrze. To ma ile? 35 mm, to w ogóle jest fajnie wygląda, bardzo.
No pancerza to nawet nie będę sprawdzał, bo to na pewno ma bardzo mały. Tutaj w ogóle ma pancerza 220 mm, to w ogóle. No wygląda super, to trzeba przyznać. Wygląda bardzo, bardzo okazale, tak bym powiedział. No. No i jak to wygląda? Tu mamy jeszcze Centuriona MK5. To w ogóle działo ma fajne, dużo ma ładunku wybuchowego. I w ogóle ma, patrzcie, on ma taką jakby łopatę. Tutaj taką, jak mają ci co odśnieżają śnieg. Pokaż mi tutaj penetrację, mamy 203, 203, 203 na każdym odległości, więc tak powiedzmy trochę średnio, ale na piątą erę to myślę, że spoko jakoś będzie. Pancerz, pokażmy na przykład tutaj. No. Taki średni, co bym powiedział. Ale ciekawie wygląda przynajmniej. Dobra, przejdźmy do Japonii. Japonia dostała nowego typę 90. Podgląd. Pokaż mi tutaj pancerz. Wnętrze, o. 600 ma. Kurde, to nawet spoko czołg. No ja to miałem wygląda jak na tego właśnie nowego amerykańskiego. 6 ery, bardzo podobny mi się wygląda. Albo nie, przepraszam, on wygląda mi bardzo jak ten nowy 6 ery niemiecki. O, taki trochę Tiger wydłużony, taki kartonik. I tylko bardziej płaski jest. Pokaż mi tutaj pancerz jeszcze tak normalnie. Pokaż mi na przykład, powiedzmy, weźmiemy jakiegoś amerykańskiego. I weźmiemy na przykład... czołg średni 6 ery. Dobra, weźmy tego. On przeszczeli go, ale tutaj nie przeszczeli go. Czyli znów po boki przedniej wieży ma bardzo mocno. No. Spoko, a powiedzmy na 1000 metrów też. Też go przebije. No, czyli taki, powiedzmy, fajnie, że dozały. Fajnie, że mają, nie? Tak powiedzmy. Fajnie, że mają. Ale teraz przejdźmy do lotnictwa, bo też dostała jeden samolot i to jest chyba na drugiej erze. Nie, na pierwszej, przepraszam. Ki-32. On mi wygląda na jakiś francuski. Tutaj mi przód bardzo wygląda na francuski. A wnętrze. Spoko. Pancerz z przodu. Ta maszyna nie posiada pancerza ochronnego. Aha. Czyli będzie kaczką powietrzną. Każdy go zeszczeli. Bomby ma 4 sztuki. Więc całkiem spoko też. Karabinek ma z tyłu jaką milimetry? Ilometr? Pewnie 7. Tak, 7. 7 metry po, widzę tutaj po 4 sztuki. 4 sztuki po 7 mm, czyli będzie łatwo trafiał. Kurde, cicho bądź sąsiad. Włochy dostały tylko jeden samolot. Podgląd. Całkiem dziwnie wygląda, taki przód ma dziwny. Pokaż mi tutaj wnętrze. Ale mi się tak fajnie, taki fajnie wygląda, taki pulchny trochę, nie? Powiedzmy. Gdzie on ma tu karabiny? Ma w środku tutaj? Tutaj ma, no. 12 pewnie. Tak, 12, wiedziałem. Widziałem już po rozmiarze tych karabinów, że 12 mm. Pancerz. Z tyłu tylko, z przodu nic nie ma. Więc tak trochę średnio bym powiedział, ale fajnie wygląda. Taki pulchny. Ajmi jeszcze nie, nie ma nic w ogóle, jest tylko dwa czołgi. Niedługo będą na pewno jakieś. O, a tego nie zobaczyłem, no tak, nowy ten, nowy... nowy właśnie samolot włoski. Premium. W ogóle, co to jest ten, to jest samolot nie włoski, tylko to jest irański, tak? Irak, nie. Nie pamiętam z jakiego to jest tego, kurde, kazachstański, nie pamiętam. Wiem tylko, że tył tutaj, ten ogon, to jest polska część. Polska zaprojektowała ten tył, znaczy nie zaprojektowała w tym samolocie, tylko oni dodali to, ale to jest polski tył, nie, samolotu. Więc to fajnie wygląda. W ogóle on mi się nie podoba dla tego względu, że on jest taki strasznie długi. Strasznie długi i płaski strasznie. Z przodu ma pancerz przynajmniej jakiś.
86 mm to strasznie dużo efektywności. Wnętrze, pokaż mi działka po 20 pewnie. Ta, 20 i 7. Dobra, czyli ma dwa działka 20 mm i dwa działka 7 mm. Dobra, wyłączmy. No i na tyle chyba wygląda. I przejdźmy do Francji. Francja. Ma 3 samoloty dodali. Wow. Potrasz mi tutaj podgląd. Nie lubię tego samolotu. Wiesz o to co mówię. Taki średniak, ale karabin ma ciekawy. Z kartonu to jest, dziwne to jest. Bombowiec kolejny. Ma 3 działka z dołu i z góry. Tutaj pokaż mi wnętrze. 12-12 wnętrze takie. 4-załogowy bombowiec. 4, dobrze. Wszystko dobrze. No, całkiem spoko wygląda. Dobrze, przejdźmy tutaj jeszcze wszystko, idziemy po kolei. Amerykański, na... kurde. To już naprawdę jest amerykański samolot. Ta, nurkujący, ulepszony chyba tylko. Pewnie działka 12 mm będzie miał. 20 mm, a to przepraszam, zwracam honory. 4 działka po 20 mm, czyli to jest całkiem spoko. Pyk, pyk, pyk. Ma tutaj 45 efektywności pancerza z przodu, szyby pancernej, czyli bardzo fajnie. No wygląda jak taki ulepszony amerykański przez Francuzów samolot marynarki wojennej. No i nowy amerykański, oczywiście odrzutowiec. To jest amerykański akurat, na którego zbieram. To jest F-84G-26RE. Mogę nawet pokazać, który to jest dokładnie. Tutaj patrzcie, amerykański tutaj, o, tego co zbieram. O, tutaj jest. Znaczy, na niego akurat nie zbieram, ale na identycznego prawie zbieram, więc to nawet nie trzeba nic omawiać. Teraz tylko przejdźmy sobie do Army. My Arm. Dobra. Tutaj mamy AMX-40 i to w ogóle ma 600 penetracji na 100 i 500 metrów. Więc to w ogóle jest fajny czołg. Pokaż mi tutaj pancerz. Wnętrze, o. Znaczy przebić go to chyba każdy go przebije, ale lufą strasznie mocno nadrabia lufą. Więc też bardzo fajnie. Amunicja fajna ma też. Dobra, weźmy tutaj powiedzmy niemieckiego jakiegoś. Powiedzmy weźmiemy akurat Leoparda tego. Tutaj go przebije. Wszędzie go przebije, chociaż u góry byłoby miał ciężko i tutaj. W boku tutaj. No a tak. O cię proszę, tutaj ma nawet nad gąsienicami dobry pancerz. Ale tak to wszędzie, no. Tak to wygląda wszystko. Mi ta aktualizacja... A! Jeszcze jedno, zapomniałem. Dodali nową rakietę samonaprowadzalną. Do... nowego bombowca też. Niemieckiego. Gdzie jest ten bombowiec? To jest ten prawdopodobnie, prawda? Podgląd mi go tutaj. I to jest wnętrze i pokaż mi modyfikację. I gdzieś tutaj jest, prawda? Ta bomba. Gdzie jest ta bomba? To jest to? FX. To jest chyba ta, wiecie? FX... 1400, to jest bomba, która spuszczamy i chyba ją samo naprowadzanie nakierowujemy na cel, więc to jest bardzo fajnie. I ten samolot to może mieć. I chyba może mieć samoloty jeszcze, pokaż mi, amerykański i rosyjski. Ten chyba, nie? Pancerz. I pokaż mi modyfikację, prawda? Nie? Może jeszcze nie dodali. Ale wiem, że tamten to ma, więc... O, tutaj Projekt X. Możecie zobaczyć, za chwilę się pokażę. I tu na ekranie, na przeglądarce. Jedyny minus tej przeglądarki to strasznie długo trwa na War Thunder. Nie chce się w ogóle załadować. Nie wiem dlaczego właśnie War Thunder ma takie coś, takie bugi trochę. Projekt X, no i nie chce się załadować, no. O, załadowało się, jest. Normalnie, War Thunder. Dobra, pokaż mi tutaj tą rakietę samonaprowadzalną. Plus dodali dwie nowe mapy. Włoską mapę, Italia. I jeszcze jakąś chyba zimową. No przepraszam za tego sąsiada, postaram wam się to jak najbardziej wyciszyć.
No i nie pokazali. No. Ale jest taka właśnie rakieta, która spuszczamy, samonaprowadzamy i ją niszczymy. Też planuję zrobić więcej odcinków War Thunder, zwłaszcza z tego odrzutowca nowego. Za niedługo będę miał F-84B26. Więc co, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i widzimy się na następnych odcinkach. Cześć!